Cześć! Dzisiaj porównanie, które śmiało można nazwać starciem tytanów, bo sprawdzimy w nim dwie największe i najpopularniejsze marki ploterów hobbystycznych: Cricut i Silhouette. Porównamy dwa najpopularniejsze modele wiodących marek, to jest Silhouette Camo 4 oraz Cricut Maker 3. Zaczynamy od łatwiejszej strony, czyli podobieństw. Oba plotery są dedykowane do użytku hobbystycznego, no i są podobnych gabarytów. Jeżeli chodzi o design, to wiadomo, o gustach się nie dyskutuje. Zobaczmy więc, jakie mamy możliwości. Camo 4 występuje w trzech wersjach kolorystycznej: białej, czarnej i różowej. Cricut Maker 3 jest natomiast dostępny w kolorze niebieskim. Jego poprzednik o podobnej funkcjonalności, Maker 1, możecie natomiast dostać w dwóch kolorach: szampańskim i różowym. Ten model posiada regulowany rozstaw rolek. Oznacza to, że może wycinać na macie 30x30 oraz 30x60 cm, a także korzystać z maty formatu A4. W Cricut Maker 3 rolki nie są regulowane, dlatego mamy dostępne tutaj maty 30x30 oraz 30x60 cm, na których oczywiście możemy umieszczać też mniejsze arkusze papieru. A jak się ma sprawa w przypadku cięcia bez maty? Oba modele mają możliwość wycinania materiałów podkładowych bez użycia maty. Zobaczcie natomiast, jakie są różnice. W Silhouette Camo 4 dzięki regulowanej rolce możemy wycinać bez maty na przykład arkusze z naklejkami samoprzylepnymi formatu letter i A4, no bo to bardzo często wykorzystywana opcja ze względu na to, że większość osób jednak posiada w domu drukarki właśnie formatu A4. Gdy rozstawimy rolki szerzej, możemy wycinać folię samoprzylepną do naklejek czy folię do naprasowanek Flex i Flock. Producent deklaruje możliwość ścięcia aż do 3 metrów długości. Ja ze swojej strony dodam, że w praktyce zalecałabym jednak cięcie do około 1,5 metra, żeby uniknąć ryzyka przesunięcia. Jeżeli planujesz częste wycinanie bardzo długich projektów, warto sprawdzić wtedy plotery z półki ploterów profesjonalnych, które lepiej radzą sobie z tego typu zadaniami. W ploterach Silhouette możemy korzystać z folii producenta przyciętych do odpowiedniego formatu, ale także folii innych producentów, np. folii Cricut, które pomimo, że różnią się szerokością, bez problemu mieszczą się pod rolkami urządzenia. W ploterze Cricut Maker możemy wycinać także materiały podkładowe o szerokości dostosowanej do rozstawu rolek, z tym, że producent zastrzega, iż powinny być to tylko oryginalne folie Smart Vinyl i Smart Iron On. Dlaczego? Zobaczcie, w tym modelu ważne jest, aby folia była dokładnie wyznaczonej szerokości, ponieważ mamy tutaj ograniczenia w formie tych plastikowych prowadnic, no i szerszy czy węższy kawałek po prostu nie wchodzi tutaj w grę. A co możemy na nich wycinać? Zarówno Silhouette, jak i Cricut produkują szereg własnych folii i materiałów dostosowanych do cięcia. Znajdziemy wśród nich folie samoprzylepne o różnego rodzaju wykończeniach. Będą to folie matowe, brokatowe, perłowe, metaliczne. Mamy także arkusze do naklejek, folie do naprasowanek FlexiFlock, a także bardziej niestandardowe media, takie jak arkusze ekoskóry czy materiał do stempli silikonowych. Plotery te bez problemu radzą sobie także z wycinaniem kształtów z papierów do około 300 gram. Po dobraniu odpowiednich ostrzy możemy na nich wycinać również cienką piankę kreatywną, foamiran, tkaniny czy nawet skórę. Jak wyglądają rezultaty cięcia? W przypadku cięcia papieru i folii i dobraniu odpowiednich ustawień, moim zdaniem obie marki wypadają bardzo podobnie. Natomiast jeżeli planujesz w dużej mierze cięcie skóry czy tkanin, to tutaj raczej polecałabym już model Cricut Maker. I jak szybko wycinają? Myślę, że warto sprawdzić także, jak dużo czasu zajmuje proces przygotowania prostego wzoru, wysłania go do plotera i cięcia. Uwaga, czas start!
Jak widzicie, pomimo tego, że samo cięcie wydaje się szybkie na jednym i drugim modelu, bardzo duże znaczenie ma tutaj proces, który wykonujemy w programie i to, ile czasu zajmie wysłanie go do wycinania. Jest to istotne szczególnie wtedy, jeżeli planujemy powtarzać wycinanie kilka czy kilkanaście razy pod rząd, bo w plotterze CriCut całą tą procedurę musimy powtórzyć za każdym razem, a w Silhouette po załadowaniu ponownie maty wystarczy po prostu ponownie wybrać wyślij. Cięcie wydruków. Teraz pora sprawdzić, jak wygląda cięcie wydruków w obu przypadkach. Projekt do wydrukowania na dowolnej drukarce i wycięcia na plotterze projektujemy w programie dołączonym do urządzenia. Dodajemy do niego znaczniki, które odczyta plotter i dzięki temu będzie znał położenie grafiki na arkuszu. Zacznijmy od CriCut Maker 3. Maksymalne pole wydruku w tym modelu to 16,54 x 25,22 cm. A sam wydruk musi mieścić się na arkuszu A4 lub letter. W przypadku Camo 4 możemy korzystać już nie tylko z formatu A4 czy letter, ale także A3 lub nawet większych, jeżeli nasza drukarka na to pozwala. Samo pole wydruku jest także szersze niż w Maker 3. Zobaczcie, jak wygląda to w przypadku arkusza A4. Na grafice widoczne są czerwone linie, są to granice cięcia. Warto dodać także, że plotter Camo 4 jest kompatybilny z matą PixScan, która pozwala na wycinanie grafik, których sami nie drukowaliśmy. Jest to bardzo przydatne rozwiązanie, na przykład jeżeli chcemy wycinać elementy z popularnych papierów skrapowych. Ważnym elementem pracy z plotterem jest także program graficzny, z którego będziemy go obsługiwali. W przypadku plottera CriCut Maker 3 będziemy korzystali z CriCut Design Space. Jest to prosty program, w którym możemy narysować podstawowe kształty i scalić je ze sobą. Możemy także wybrać czcionkę do stworzenia napisu, bo widoczne w programie będą tutaj wszystkie fonty zainstalowane na naszym komputerze. Sam program służy raczej do wysyłania projektów do cięcia niż do ich projektowania, no i bazuje głównie na wykupieniu subskrypcji CriCut Access. W przypadku wyboru plotterów marki CriCut mamy dwa rozwiązania. Albo kupowanie gotowych wzorów SVG, czy właśnie subskrypcji na wzory w CriCut Access, albo wspomaganie się innym wektorowym programem graficznym, no w którym już będziemy mogli samodzielnie tworzyć własne projekty, aby później otworzyć je w programie CriCuta. Silhouette działa tutaj zupełnie inaczej. Daje użytkownikom naprawdę świetne narzędzie do samodzielnego tworzenia wzorów, no i to w cenie plottera. Także mamy tutaj dostęp do wszystkich zainstalowanych czcionek, ale możemy zrobić z nimi wiele więcej i edytować teksty w dowolnych konfiguracjach. Te projekty możemy rysować od zera, bądź edytować je bez ograniczeń tak, aby dostosować je do naszego pomysłu. W darmowej wersji programu znajdziemy także opcje takie jak generator kartek pop-up czy narzędzie do wypełnienia wzoru szkicem. Producent stworzył także jednorazowo płatne rozszerzenia do programu, które pozwalają użytkownikowi m.in. na otwieranie plików AI, CDR, SVG czy PDF, a także zapisywanie ich w SVG czy PDF. Jest to bardzo przydatne, jeżeli chcemy przesyłać pliki na przykład do zewnętrznej drukarni. Akcesoria i dodatki. Do obu plotterów producenci przygotowali naprawdę sporą bazę dodatkowych akcesoriów, z których możemy skorzystać. CriCut Maker. Mamy tutaj ostrze obrotowe do cięcia tkanin, ostrze knife blade do grubszych materiałów, narzędzie do złoceń, mazaki do szkicowania, matę do cięcia kartek, końcówki do bigowania o pojedynczej linii, do perforacji, o podwójnej linii bigowania, końcówkę do graweru, do debossingu i falistą. Mamy także podajnik przytrzymujący folię podczas cięcia. A w Camo 4 również znajdziemy ostrze obrotowe do tkanin, ostrze do grubszych materiałów, końcówki do złoceń UIR, narzędzie do graweru, mazaki producenta oraz uchwyt na mazaki, który pozwala na korzystanie z dowolnych mazaków z własnej kolekcji.
Do tego modelu dostępny jest także automatyczny podajnik do arkuszy, który pozwala na jeszcze szybsze wycinanie naklejek. A czego możemy spodziewać się po tych markach? Jakie pojawiają się w nich zmiany? Zmian w ostatnich latach było przynajmniej kilka. Po światowej awarii, która uniemożliwiła użytkownikom z całego świata korzystanie z plotterów Cricut w przeglądarkowej wersji programu, w końcu zdecydowano się na stworzenie wersji offline, co jest naprawdę dużym plusem. W Cricut Design Space pojawiło się także tłumaczenie na język polski, no i stopniowo są także dodawane nowe funkcjonalności, między innymi takie jak generator monogramów czy narzędzie obwódki. Niestety, jak widzicie, większość funkcji dostępna jest w pełni dopiero po opłaceniu subskrypcji. Kolejnym minusem są niestety obcinane funkcje, które do tej pory naprawdę dobrze działały. Jeszcze kilka miesięcy temu bez problemu mogliśmy stworzyć w programie na przykład linię przerywaną, tak aby zrobić zagięcie na tworzonym przez nas pudełku. I to bez kupowania dodatkowych narzędzi. Teraz nie jest już to możliwe, ponieważ program wymusza użycie właśnie tych dodatkowych narzędzi producenta. Plottery Cricut były też kompatybilne z zestawami do złoceń FoyQuil, ale producent uniemożliwił to poprzez usunięcie możliwości edytowania siły nacisku mazaków w programie, co zmusza użytkownika znowu do korzystania tylko z tych oryginalnych zestawów producenta. A jak sprawy mają się w Silhouette? Tutaj sporo na plus. Odblokowano opcję wypełnienia szkicem i to w darmowej wersji programu, kiedy wcześniej konieczna była wersja designer. To spory plus dla użytkowników. Dodano także generator kartek pop-up w wersji darmowej i generator puzli i własnych czcionek w wersji biznes. Wprowadzono też szereg aktualizacji, które poprawiły pojawiające się w programie błędy. Który plotter wybrać? Wygląda na to, że obie marki obrały wręcz skrajne względem siebie ścieżki. Cricut chce ułatwić użytkownikom korzystanie ze sprzętu w takim maksymalnym stopniu. Ogranicza mu więc możliwość edycji, aby odbiorca nie musiał myśleć, jak to zrobić, a skupił się na samej przyjemności tworzenia. Tutaj sprzęt będzie prowadził Cię za rękę, mówiąc na każdym kroku, co masz zrobić, aby osiągnąć ten Twój zamierzony cel. Natomiast nie jest to jednak usługa darmowa. Wymaga od użytkowania kupowania oryginalnych akcesoriów producenta, materiałów producenta, i wzorów producenta. Silhouette natomiast daje odbiorcy spore pole do własnych działań i wolność w tworzeniu. Nie ogranicza Cię tutaj program. Możesz skorzystać z akcesoriów innych marek, czy na przykład własnych mazaków, ale warunek jest jeden. Musisz poświęcić trochę czasu, aby nauczyć się obsługi plottera, żeby z tych wszystkich dobrodziejstw móc w pełni skorzystać. Zbliżając się do końca materiału, muszę dodać, że porównywałam plottery zarówno na podstawie danych ze specyfikacji producentów, jak i testowałam każdą z omówionych opcji w praktyce. Do tego dodawałam moje subiektywne opinie dotyczące użytkowania tego sprzętu. Pracuję od wielu lat zarówno z jednym, jak i drugim modelem, tak naprawdę na co dzień, i obie te marki znajdziecie także na naszych sklepowych półkach w wycinarni. Bo tak jak w przypadku telefonów z iOS-em czy Androidem, tak i w świecie plotterów jedno i drugie rozwiązanie ma swoje wady i zalety, a co za tym idzie, znajdzie swoich zaciekłych wrogów, i wiernych fanów. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże w dobraniu odpowiedniego plottera do Twoich potrzeb, i rozwieje najczęściej pojawiające się przy zakupie pytania. A jeżeli coś jeszcze jest dla Ciebie niejasne i czujesz, że potrzebujesz pomocy w wyborze, napisz do nas bądź zadzwoń, a my zawsze chętnie postaramy się pomóc i dobrać dla Ciebie odpowiedni sprzęt.